dzieci w wieku 8-12 lat i są wymyślone po to, żeby dzieci uwrażliwić na przestrzeń, w której żyją, żeby poczuły się odpowiedzialne za to, co jest piękne, żeby to chroniły, to, co jest wartościowe, żeby zrozumiały, na czym polega charakterystyka Gdyni. Kolejne gry prowadzą je przez terminy architektoniczne, przez różne są też krótkie prezentacje, żeby naprawdę poczuły ducha Gdyni, zrozumiały, że to jest naprawdę charakterystyczne dla Gdyni, jak pojadą do innych miast, nawet sąsiednich blisko czy to daleko, to takich rzeczy nie zobaczą, więc żeby mogły to zrozumieć, poczuć, co jest charakterystyczne, wartościowe, pokochać to i chronić. W pewnym momencie budują z klocków miasto i to też jest taka zabawa w małego urbanistę, mają drewniane klocki, na planszy budują, przykucają, patrzą, jakby się tym krasnalom takim żyło w tych przestrzeniach. Dostają potem te klocki z zakrojonymi narożnikami, takie bardziej gdyńskie, żeby zobaczyć znowu, jak to wpływa na to, jakby się czuły w tej przestrzeni. A potem idziemy na spacer z kartami i odkrywamy w terenie te nasze charakterystyczne elementy. Żłobkowanie, ogrody zimowe. Są karty, na których dzieci dostają detale budynków i to są zdjęcia. I szukają w każdym razie tak zwany spacer z otwartymi oczami po własnym mieście.